to witam serdecznie z kawusią w piątkowy poranek. Wy już macie niedzielny poranek. U was o tej porze jest prawdopodobnie cisza i spokój za oknem. No chyba, że mieszkacie przy jakiejś głównej arterii, no to nie. A tutaj wiadomo, dzisiaj piątek, wszyscy się spieszą do pracy. No, do pracy rodacy. Witam się z wami tutaj, tymi moimi pięknymi bratusiami. Pogoda jest fajna dzisiaj. Ma być później troszeczkę cieplej, teraz jest około 5 stopni. Jest tak rześko, ale jest pięknie, słonecznie i tak człowiekowi zaraz lepiej na duszy, nie? Tak patrzę tutaj, tu na dole, już mi te kwiatki tak fajnie już podrosły, takie wyższe są, te bratusie. Ale co ja zauważyłam, że mi, ja tu mam patyki z jabłonki i ta jabłonka tutaj liście wypuszcza. No, tutaj też w kilku miejscach mi wypuszcza liście. Normalnie się okorzeniają, robi się mi sezonki jabłonki, tu nawet kwiatek jest. No i co teraz? Że za tyle jabłonek nie mogę mieć. No wiadomo, że zanim z tego jabłonka by była, to trochę by potrwało. O, i znowu ten ptaszorek śpiewa. A ja tutaj kawusia. Dzisiaj się muszę troszeczkę spieszyć z kawusią, nie mogę być taka rozlazła. Chociaż w sumie tak samo wychodzę jak zwyki, ale muszę najpierw troszeczkę coś chyba zjeść. Co o tej porze dla mnie to jest takie, wiecie, nie bardzo, ale ja stamtąd wyjdę po drugiej, a potem chcę na działkę jeszcze skoczyć. O, jak ten bratuś się już rozrósł, ma tu więcej tych kwiatuszków. Tylko że wszystko się wraca w drugą stronę, no wiadomo, do słońca. O, taki ładny jest. To też takie będą. Niektóre już są takie rozwinięte, niektóre mają po jednym kwiatku. No, przepraszam, to dobrze, na razie na tyle wystarczy. Idę pić kawkę, dojrzewać, no i brać się za życie. A was zapraszam, abyście zostali na moim kanale z moim vlogusiem. Może coś ciekawego się będzie działo. Chociaż tak podejrzewam, że do drugiej to nic ciekawego nie będzie. No i czas na kartkę z kalendarza. Na 14 kwietnia jest to niedziela. 105 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Berenika i Justyna oraz Ardalion, Ernestyna, Izabela, Jadwiga, Julianna, Krzysztof, Lambert, Lamberta, Lawinia, Lawiniusz, Maksym, Maria, Myślimir, Symplicja, Tomajda, Trofim, Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy, Walerian, Wszegniew. I te wszystkie imiona, które tutaj w naszym kalendarzu są zapisane. Wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. Nietypowe święta to Święto Chrztu Polski, Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień Patrzenia się w Niebo i Dzień Delfina. Przysłowie: na świętego Justyna siew się w polu zaczyna. Słońce nadal w znaku barana, świt o 5.01, wschód 5.38, zachód 19.34 i zmierzch 20.10. Księżyc w znaku raka zajdzie o 2.21 i będzie wschodzić o 8.49. Cytat dnia. Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. I to powiedział Henryk Emanuel Schmidt. Zajdziemy jeszcze do kartki z kalendarza biodynamicznego. Zobaczymy, co tam mają na 14. Na 14, na niedzielę, jest ogólnie korzystny okres siania i sadzenia, zwłaszcza rośliny, których plonem ma być liść lub łodyga. Jest też to dobry czas na podlewanie i nawadnianie.
super dobry, korzystny czas na koszenie trawy, dobry czas na siew i sadzenie warzyw liściowych. No a zajrzymy jeszcze na zdrowie i uroda, na 14. No to jest czas sprzyjający przyswajaniu przez organizm odżywek i wspierający działanie maseczek oraz dobry czas na masaż regenerujący i wzmacniający z użyciem olejków. No to takie spa sobie domowe można w niedzielę zrobić, nie? Zresztą w sobotę też można było. Także to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza, tym pięknym widokiem pachnących konwali. Tutaj już kończymy kartki z kalendarza. No i weszłam dzisiaj na chwilę do Pepco i widziałam tam takie piękne sukienusie już letnie dla małych dam. Różowe, nie tylko różowe, kremowe, białe, tutaj jest więcej różu, ale są też takie bardziej letnie sukienki, chociaż różu to tu jest bardzo dużo, to bardzo słodziutko tu jest. Akurat na dział dziewczęcy, przechodziłam przez dział dziewczęcy, takie sukienki też dla takich starszych już dziewczynek, większych troszkę. No. Tutaj dla chłopczyków dużo też, w zieleni widziałam dużo dla chłopczyków. No, a przeszłam tutaj zobaczyć, tutaj takie sukienki imitujące ten jeans, to takie cienkie były chyba. Znaczy nie chyba, tylko cienkie, ale chyba bawełna coś takiego. No. Tylko że z długim rękawkiem, nie? Te sukienusie. Przeszłam jeszcze tak kawałeczek tutaj, no to widziałam tam, panie akurat oglądały takie żakiety. Był tam seledynowy, właśnie tam pani ogląda. Seledynowy taki i kremowy. I do nich tam chyba można sobie dobrać spodnie też. Nie wiem jakie były rozmiary, jakie ceny, nie interesowałam się, tylko po prostu widziałam, że to jakaś nowość tu jest. No, one mają takie rękawy pomarszczone troszeczkę. To taka moda chyba teraz jest. No tutaj widziałam, no spodnie jak zawsze, ale już taka letnia kolekcja weszła sukienek, ta by mi się nawet podobała. Sukienka jest długa, z takim rozcięciem, no, takimi motylkami na rękawkach, właśnie to nie są rękawki, tylko takie motylki. Tutaj widzimy takie buty, no tu torba, ale te buty, te klapki takie z rodem z lat 80. tak mi się kojarzą. No, tutaj mamy inne klapeczki, takie już płaskie. I tutaj też takie kolorowe pod sukienkę. Jestem na działce, to znaczy się zaraz już mnie tu nie będzie, bo zaraz już jadę do domu, ale już ubrałam sobie kurteczkę i szalik, bo komary tak brzęczą, tak latają, że to jest obłęd. Ja się wypryskałam, ale i tak na twarzy nie będę pryskać, a one mi co chwilę wokół twarzy latają i brzęczą. Na uszy też, a wiecie jak to na uchu, jak dziabnie. Tutaj wszędzie jest dużo wody, w lesie jest dużo wody i w ogóle i prawdopodobnie dlatego tu jest też tak dużo teraz tych komarów. No zresztą z tego co słyszałam to wszędzie jest dużo komarów. Ja tutaj porobiłam, zaraz wam pokażę, bo byłam dzisiaj u hortensji, później przyjechałam tutaj sobie porobić, nie wziąłam patyka, także z ręki nagrywam. No, o tak lepiej, nie? No, zaraz wam pokażę, co zrobiłam, ale już więcej nie mam siły, bo mi komary ten, a muszę już iść teraz i więcej nie zdążyłam zrobić, ale zrobiłam się to, a tutaj było masakra, no, to znaczy się plątanina korzeni mięty. Ja mięty lubię, ale ona, tutaj to była jedna wielka plątanina tych korzeni. Zostawiłam trochę przy tym, no bo ja chcę mieć tą miętę i wiem, że będę znowu musiała za jakiś czas wyrywać wszystko, ale to było tu wszystko oplątane. W tych koszach to jest tylko parę tulipanów, tam była mięta, a tulipanów tylko parę, także jak to przekwitnie wszystko, znaczy przekwitnie, uschną te liście, wyciągnę te z tych koszy te tulipany, te cebulki, tam nie wiem, może coś innego dam. Może potem znowu do tych koszyków dam
tulipany na jesień, dlatego ich nie chcę wykopywać. Mam tutaj takie doniczki pojedyncze, w których są lilie, ale nie wiem, czy już nie są zżarte, bo jakoś nic nie wychodzi, chociaż no, to jeszcze trochę za wcześnie, a nie na lilie. Zobaczymy. Także tutaj sobie tak zrobiłam, wyplewiłam, wymęczyłam się, to jest tutaj trzecie wiadro już, ale już nie mam siły, bo tutaj za dużo jest tych komarów. Tam już o tej porze, jak się rusza tam w trawie, to wiecie, to wszystko wzbija się do góry i lata. No, także z przodu na razie, o tutaj jest tak, jak ostatnio zrobiłam. To jeszcze wymaga poprawek, ale wiadomo, już z grubsza jest to zrobione. Ptaszory świergolą. No. Tutaj na razie mi chwasty nie odrastają. Dobrze. No i po tych deszczach to pewnie odrosną. No. Także wszystko tutaj dobrze wygląda. Tutaj to jeszcze nie jest tak dobrze, no ale to w następnym razem znowu będzie robione, wiadomo. Zaczyna już puszczać winobluszcz. Także no dzieje się. Tam to tak dziwnie wygląda, bo ten tulipan taki przewrócony jest. No, teraz lecę, bo muszę, zapomniałam kupić kulki plusi. O, ile komadać. Muszę kulki plusi kupić, a zapomniałam. Ostatnio kupowałam jej puszki, a zapomniałam kupić tą karmę, jak to mówię, te kulki. No i muszę jechać kupić to, bo już nie ma nic w domu. A poza tym Wiki była przedtem gdzieś w parku z aparatem, jak miała mi dać znać, jak dojdzie do domu. Nie dała mi znać, ja dzwonię do niej, ona nie odbiera. Także nie wiem, czy się położyła spać, czy co się nie stało. Także zbieram się już i jadę, będę jeszcze później dzwoniła, chociaż jak ona śpi, to pewnie sobie wyciszyła. No ale nie jestem w stanie tutaj siedzieć, jak nie wiem, co z nią jest. No. Także tyle na razie, mało tego było tutaj z działki, no ale mam nadzieję, że jeszcze w domu się nagram. Nie mogę się napatrzeć, pokażę wam. Zobaczcie, jak ładnie się te bratusie teraz odżywają. Te kolorki, jakie ładne są. No, tu jest taki. Ten tutaj jeszcze dopiero się będzie otwierał. O, tak, no i niezapominajki. Zresztą tam też wszędzie niezapominajki. Ja tak pokazuję, a nic o tych niezapominajkach nie mówiłam, a ja bardzo lubię niezapominajki i z tego, co widzę, to tylko tu z przodu mam te niezapominajki. No i czekam, aż się rozsieją znowu, nie? No. Piękne niebiesko. Kiedyś miałam tak, że miałam całą działkę w niezapominajkach. Wszyscy, co przychodzili, to podziwiali moje niezapominajki. A potem pewnego razu Zbyszek mi je wszystkie wyplewił. I nie było ani jednej. Tak dokładnie mi to wyplewił. I nie miałam już potem niezapominajek. No i teraz odbudowywuję to. No. Jeszcze mam tutaj spodnie te dresowe i skarpety ciepłe. Nie wiem, to nie widać pewnie. Żeby mnie nie gryzły, ale zaraz zdejmuję te spodnie, biorę rzeczy i jadę. Byłam już dzisiaj na targu, kupiłam ziemniaki, jajka, chrzan dostałam kupić, takie resztki, tak wiecie, chrzan w korzeniu, bo chcę znowu utrzeć, bo się już skończył. A co jeszcze? No i tam jeszcze kupiłam filety z kurczaka w stokrotce. Pomidory to sobie wziąłam tutaj, te malutkie. Takie jak w Biedronce są, ale to na targu kupiłam, bo tu sobie zjadłam parę. No i sobie takie zakupy takie porobione, tylko jeszcze muszę kupić te kulki. No. I muszę tam jechać. Ale nie wiem, czy najpierw nie zajadę do domu, zobaczę, czy jest wszystko ok z Wiki, no bo denerwuje mnie to. Nie daje mi to po prostu spokoju. No, dobra, to na razie kończę. Zobaczymy się prawdopodobnie już w domu. Jesteśmy z Kluseczką na spacerku wieczornym, ale teraz dopiero widzę, jak to wszystko urosło tutaj.
Bo dzisiaj rano tutaj nie szłam, wczoraj nie było tego tak, a wieczorem żeśmy szły, to już było ciemno, nie? No, to ciemno nie było. Nie było tak widać te wszystkie na trawniku. Tak ładnie to wygląda. No i idziemy sobie na spacerność. Wiki była w domu, tylko nie słyszała telefonu, bo coś robiła, a telefon sobie w pokoju dzwonił. A ja byłam wystraszona, że jej się coś stało, że nie dotarła do domu. Już myślałam, gdzie ją szukać w tym parku. Bo ja zapomniałam. Telefon już mi tu zaraz się rozładuje. Mam tylko 30%. Co myślałam, że będę potem dzwonić, to nawet mi się rozładuje i nie będę miała cię znaleźć. No, a ja przyszłam umęczona, bo byłam w Lidlu po soki dwa. Mhm. Jeszcze do piekarza zaszłam, no to chleb kupiłam, no bo też już nie było. Dobrze, bo ja się miałam pytać. Mogę nagrywać ciebie tak, też? Tak. Kupiłam chlebek i pączusia sobie. Zaś mam brudny. Ja wzięłam pączusia, jeszcze zrobiłam małe kółko. Oczywiście siatki nie wzięłam. No. A te rzeczy i wszystko tachałam w rękę. No i przyszłam, no to wyniosłam śmieci, makaron sobie ugotowałam, bo tam miałam jeszcze sos na dzisiaj do biura jakby. No to sobie zrobiłam ten makaron z tym. No i potem pączucha i to, i soczek sobie tutaj. Potem mi się przysnęło. No i tak myślałam, że może cię drzemłaś, albo co? Mi się drzemło. Jeszcze wcześniej pranie sobie nastawiłam. Potem jak się obudziłam, to już było. No to musiałam pościągać suche pranie i dać nowe. No i potem zaczęłam sprzątać. A matka się martwiła, bo się dzwonić nie mogła. Chodź, ja wiem, że tam to zrobicie, chodź. Wiki w ferworze walki w domu nie słuchała telefonu, tylko działała. No. Tak, poczekamy, bo tam pani z pieskiem idzie. A Kluska właśnie. A Kluska nie pójdzie dalej, bo piesek idzie. Piesek się zatrzymał, bo nie wie, co to jest. No. Ona dalej nie pójdzie, musimy przeczekać. Piesek taki fajny, biały. Czyli jak patrzy, nie ufie. No, co to było? Co to było takie małe coś? Tak. No, ona teraz wysiądzie, nie pójdzie za karę. Chodź, Klusia, idziemy. No dobra, to my sobie tu ptamy. Posprzątałam i zostawiłam ci tylko twój pokój nieposprzątany. No tak. Bo ty mi mojego pokoju też nie sprząta, więc... Sprzątam. Nie. Jak odkurzam, to przejadę. Jak ci nie ma w domu, to przejadę. I jeszcze nawet podłogę umyję, ty jakoś dupo. Nie widzę, nie widziałam. No. Dobra, niech tak będzie. No. Ale ponad 15 tysięcy kroków. Ej, dużo zdjęć zrobiłaś? Ponad 100. Tylko, że wiesz, to tam... Dużo robiłam, bo... Bo próbowałaś różne funkcje. Nie byłam pewna, czy moja soczewka jest coś nie tak i po prostu ja nie łapię ostrości, czy to aparat nie łapie ostrości. I potem czekałam zdjęcia, bo nie byłam pewna. I na przykład z jednego ujęcia mam 4 zdjęcia, nie? Aha, no tak. No ale to wiesz, to nie jest rolka, że to trzeba było kiedyś się ograniczać do 30 zdjęć. A wszyscy się gapili na mnie i każdy na mnie zwracał uwagę, bo aparat miał. A mnie to denerwowało, bo ja chciałam też ludziom robić zdjęcia, tylko że tam ludziom tak z tyłu czy coś. Takie ten, nie? Sytuacyjne zdjęcia. No bo a ludzie też nie lubią, jak się ich fotografuje, nie? Jak już to z tyłu, nie? Że nie poznać. No. Z tyłu robiłam. Jak już. A ja na działkę poszłam, sobie tam porobiłam. A poza tym ja tych zdjęć nigdzie nie ten, tylko dla siebie. No. Hobbystyczne. Dobra, bo mnie ręka już zaczyna boleć, bo Patryk w domu został. Także idziemy na spacer, a potem dalej, pewnie się jeszcze w kuchni potem zobaczymy. Właśnie się tutaj lampy oświeciły przed chwilką i właśnie chciałam wam pokazać wieczorową porą ten sam widoczek. Już nie toperki latają, ale to ich to tak jest ciężko złapać jak latają. Gdzieś imprezka jest, więc może zakończę, bo jeszcze mi jaką muzykę tutaj chyci. No i przechodzę na wieczorne pogaduszki. Długo tutaj siedzieć chyba nie będę dzisiaj, bo jestem dzisiaj już zmęczona. Byłam, jak widzieliście, na tej działce, ale najpierw byłam u Hortensji na domku, także później jeszcze zrobiłam małe zakupki na targu, tam się udało szybko zrobić te zakupy. Ludzi już w ogóle, bo to już krótko przed zamknięciem targu, bo u nas
na targu to tak jest, przed trzecią zamykają. No i dorwałam się do tego chrzanu, także w przyszłym tygodniu, gdzieś poniedziałek, wtorek będę robiła chrzan. Bo teraz mamy plany. Dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota, jutro jadę odstawić samochód. Doczekał się. Nasz samochód, mam nadzieję, że potem będziemy mogli sobie troszeczkę popodróżować, pozwiedzać przede wszystkim. Choćby już samo to, że w niedzielę czy tam w sobotę można sobie pojeździć po blisku i poodwiedzać różne miejsca. Zawsze chcieliśmy jechać do Mosznej w tym czasie, jak kwitną rododendrony. Właściwie bardziej Wiki zależało na Pszczynie, bo tam jest więcej tych rododendronów. One takie wielkie, są wysokie. Także może nam się w tym roku uda to tak, wiecie, nie załatwić, ale odwiedzić. O. No, także zobaczymy. No i takie wycieczki są fajne, bo to przynajmniej, wiecie, jak już się nigdzie tak nie jedzie na wakacje, chociaż mamy zamiar jechać pod koniec lata znowu do Marka i Darka. Może tam sobie coś wynajmiemy, może będziemy u nich mieszkać, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. To też wszystko od finansów zależy, ale no bardzo byśmy chcieli jechać naszym samochodem właśnie z Klusią. Klusia by miała pierwszy pobyt nad morzem, nie? No już do tego czasu to ona już będzie ponadrocznym pieskiem. No ponadrocznym pieskiem będzie już. Także zobaczymy, jak to będzie, ale wszystko zależy od tego, jak ten samochód będzie zrobiony. No, to znaczy się, jak będzie. No mam nadzieję, że będzie dobrze, że znajdzie się akurat taki silnik, jaki jest potrzebny i wszystko będzie ok. W każdym razie jutro go odstawiam i tak mi dzisiaj się dziwnie jechało, że tak ostatni raz do sklepu jechałam. No, jednak jestem już też, wiecie, uzależniona i od samochodu, i od internetu, od telefonu, od YouTube'a. To jest już takie małe uzależnienie, ale tak sobie myślę. Inni ludzie w domu siedzą i oglądają telewizję i tylko różne kanały przerzucają. Ja telewizji nie oglądam, ale sobie też lubię czasami posłuchać, przede wszystkim posłuchać. Oglądam różne kanały też, ale przede wszystkim słucham, jak coś robię. No dzisiaj na działce na przykład Sejmu słuchałam głosowań. Oczywiście one były prędzej, ale ja sobie to dopiero odsłuchałam, jak już byłam na działce, bo jak byłam u Hortensji, bo tam teraz Hortensji nie ma, tylko syn jest, bo syn jest cały czas, to zauważyłam, że my jesteśmy straszne gadułe. Ten syn jest jeszcze większą gadułą chyba niż Hortensja. A lubimy dyskutować na tematy polityczne. Mamy takie same zdanie, także kłócić się nie kłócimy. Ale no fajnie nam się gada na różne tematy. On jest trochę młodszy ode mnie, ten jej syn. No trochę, ponad 10 lat. Zawsze myślałam, że on jest dużo młodszy. Że tak jest w wieku troszeczkę starszy niż moje dzieci, ale no. W każdym razie fajnie nam się tak gada. Tylko, że jak się tak gada, to praca nie idzie, nie? Ja lubię tam troszeczkę pogadać, ale nie za dużo. A że on dzisiaj miał takie luzy, bo on pracuje na komputerze, to znaczy się online załatwia różne sprawy, do niego tam dzwonią i tam załatwia sprawy. W jakiejś japońskiej firmie nie wnikam, nie pytam się dokładnie, chociaż on by mi powiedział co, ale i tak mi tu wejdzie, tam mi wyjdzie, nie? No, w każdym razie mówił, że piątki to są takie raczej lajtowe, że on tylko czeka i patrzy, kiedy tam ktoś się zgłosi. Także może sobie pogadać. No. Ale w końcu miał jakiś tam telefon i ja wykorzystałam ten moment i wzięłam sobie słuchawki na uszy i zaczęłam słuchać Sejmu, no bo ja lubię słuchać Sejmu. Nie zawsze, no nie, że wiem, o co chodzi, tylko czasami po prostu mi to leci, a ja nie słucham. No, ale w sumie to wiem, o co tam dzisiaj chodziło. Także fajnie mi się sprzątało, szybciej mi to przeleciało, nie? No, potem
ten syn przychodzi i parę razy coś tam gadał, no to mu odpowiadałam, odpowiadałam. A potem mówię, żeby się nie gniewał, ale ja sobie włożyłam słuchawki i sobie słucham, bo tak to my byśmy mogli cały czas gadać, a ja muszę tutaj robić, nie? No, także śmiał się, no ale w sumie to potem już tam siedział, potem miał więcej tam tych połączeń i dobrze, nie? No, a ja te słuchawki jak sobie nałożyłam, fajnie, bo jak sobie obie nałożyłam i odkurzałam, to słyszałam, bo czasami jest tak, że się odkurza, to się nie słyszy, a ja miałam tak właśnie, że słyszałam, że dobrze słyszałam, co tam mówili, także tak sobie dzisiaj właśnie słuchałam. No jak jest Sejm, to ja mówię do Zbyszka zawsze, że dzisiaj mój ulubiony serial leci. No, teraz znowu nie wiem, do kiedy oni mają przerwę, nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie mają przerwę, także to znowu już nie ten, bo tak to mam potem cały dzień wyłączony, bo oni przeważnie cały dzień obradują i ja potem cały czas słucham. W sumie tak sobie potem myślę czasami, no nie interesują mnie to akurat te tematy, po co ja to słucham, ale to jest takie uzależniające i takie uspokajające, chociaż nie zawsze, bo czasami są tam na jakieś kłótnie albo coś, czasami człowieka śmieszy, czasami wkurza, ale zazwyczaj no jak tam różne takie luźne mają te, no to się słucha. No, ale wtedy można co. Tylko że często jest tak, że potem siedzę i słucham w fotelu, jak tak w domu i są. Przepraszam was, ale mnie ciągle coś swędzi. No, już teraz troszeczkę mniej niż ten pierwszy dzień. W każdym razie to jest tak, że ja jestem potem, że ja muszę to słuchać. A jak wyciągnę słuchawkę na chwilę, idę coś robić, to już potem. Wiecie, najgorzej jest się odłączyć, ten moment odłączenia. No, zanim jechałam do Hortensji, to sobie dzisiejsze też dwa vlogi się obejrzałam, ale nie skomentowałam, bo już nie było czasu. No, to tak, narobiłam się dzisiaj, ale zadowolona jestem, że ten chrzan kupiłam. Będę go robiła po niedzieli. Teraz go mam w lodówce. No, jutro z tym samochodem, a potem nie wiem, bo bym musiała, tutaj niby Wiki mi ogarnęła, ale w pokoju muszę to zrobić. Poza tym mięso nakupowałam i muszę to teraz, jest to w lodówce, będę musiała z tym zrobić porządek. I będę stawiać rosół chyba, chociaż nie wiem, czy będę rosół stawiać jutro, czy dopiero po niedzieli, bo na niedzielę mam pewne plany. Ale to się dowiecie później. No. Także akurat to w niedzielę oglądacie. No, znowu mi to zgasło. Czekajcie, bo mi się wydaje, że tu jest zaraz ciemniej. Mam wrażenie. Także dopiero będę ten rosół bym musiała. No bo jak jutro go nastawię, to przeważnie w niedzielę go potem przelewam dopiero, no bo on się gotuję. Ja zazwyczaj ostatnio w tygodniu nastawiałam rosół, tak w piątek nastawiałam, to on się miał czas długo gotować. A tak, to chyba to zamrożę. No chyba tak, to chyba te mięsa pochowam do zamrażarki, ale no muszę z mięsami zrobić porządek, bo muszę to też tam, to co jest do porcjowania, to trzeba poporcjować. To jutro to będę robiła i nie wiem, czy jutro wyjdę na działkę, czy nie. Zależy wszystko, jak mi się dzień poukłada. Ale to już jutro. No, a teraz jeszcze wam przeczytam na ten 14 dzień. To jest krótkie, jedno zdanie tylko. Auć. No mówiłam wam, że mam coś z łokciem. Ten łokieć mnie boli, jakby mi się coś odrywało, że siły nie mam, a ten mam pogryziony. Normalnie kaleka. Dobra, nie ma co narzekać, ludzie mają gorzej. No. A tutaj jest na 14 kwietnia jest dzień Simargła. Pierwszy raz to tak czytam, chociaż kojarzy mi się ten obrazek z czymś. To się tutaj nie ma obrazka, ale Simargu jest to Bóg ognia, zamieniając się w płonącego skrzydlatego wilka, topi ostatnie śniegi na polach. I właśnie ten
taki płonący wilk, skrzydlaty, to mi się kojarzy z jednym kanałem. Z kanałem Szaman XX wieku, czy jakoś tak. To jest... Właścicielem tego kanału jest facet, który tutaj pochodzi z Zabrza, ale mieszka teraz gdzieś w Bieszczadach. I on tak się... To się takim szamanem określił. Ma taką nazwę, kanał Szaman, ale teraz nie pamiętam jak dalej. I niektóre filmy właśnie się tak zaczynają, nie wszystkie, mają taką czołówkę, to chyba jest jakaś seria, że jest ta czołówka, taki wilk płonący, jakby skrzydlaty. No, to nie wiem, czy to chodzi o tego samego Shamargua. Simargua. Może. Nie wiem. W każdym razie pierwszy raz o czymś takim czytam. Na następny tydzień potem będzie więcej. Właściwie to za 2 tygodnie będzie więcej. Prawie na każdy dzień coś będzie ciekawego. No, ale to nic. To by było dzisiaj chyba wszystko. Na tej działce się, no, narobiłam, jak każdy się na działce czy na ogrodzie narobi, czy tam w polu, nie? To nie ma co zaś narzekać. Zresztą mi było bardzo miło, bo tak wiecie, sobie klęczałam, plewiłam, tylko że ręka mi zdrętwiała. No bo tą rękę tak sobie opieram na tym krzesełku, bo jak przedtem się opierałam tak, to mnie bardzo potem, wiecie, jak to w kości, nie? A tak to się opieram na tym krzesełku, no a tam tutaj robiłam. Tylko że tam było bardzo dużo tych korzeni z tych, one takie grube jak palec i to taka siatka tych korzeni była, nie? Także jak się te korzenie wyrywało, to się od razu ziemia spulchniała. No, także większość tam tej grządki mam zrobione, tylko będzie trzeba zrobić tam, jak są irysy, do końca, bo tam jest, tam z kolei jest masa traw. A te trawy mnie do szału doprowadzają, te trawki. Także muszę to tam powyrywać i nie wiem, czy te trawki, bo tam jest trawki i pesz. Ale się zastanawiam, bo kiedyś mi Urszulka mówiła, żeby tak zrobić, żeby jak jest tam gdzieś dużo trawek, gdzieś tam rośnie i tam, gdzie nie mają, to mam je, jak je wyrywam, to je mam rzucić sobie tam, gdzie chcę, żeby była trawka. No i w zeszłym roku sobie tak rzuciłam i przez jakiś czas była, ale to się potem zdeptało, chociaż teraz jest więcej tej trawki niż w zeszłym roku, tam pod tą jabłonką. Także sobie myślę, że może rzeczywiście, jakbym tam wyrywała tą trawkę, takie te niskie trawki, nie te wielkie, tylko takie niskie kępki, to może sobie tam wrzucę pod ten stół, tam, żeby tam była, bo tam kiedyś była fajna trawa, pod jabłonką była taki fajny trawnik był. Dopóki potem nie przyszła ta woda, nie? To wszystko chyba wydusiło. No. Dla małych dam. Także tam bym musiała skończyć. No a potem wiadomo, bym musiała te wszystkie truskawki wyplewić. To znaczy się większość tych truskawek powyrzucać. Powyrzucać, no tak sobie zastanawiałam się, czy niektóre truskawki nie dać do takich szerokich tych donic i żeby sobie w tych doniczkach rosły. To też jest jakiś pomysł, nie? Może zakwitną, znaczy zakwitną to zakwitły, tylko może będą miały owoc. Bo w zeszłym roku kwitły, a owocu to tak raczej nie było. No, także takie są plany na ogródek, ale nie wiem, czy jutro pójdę, a potem cały następny tydzień będzie chłodno i ma popadywać, to chyba raczej będę coś w domu robiła. No. I to tak. Także dzisiaj nie ma żadnej opowiastki, bo już nie mam siły. Ale myślę, że to, cośmy wcześniej widzieli, to chyba tam starczy. Zresztą niedziela ma być ładna, to pewnie będziecie chodzili na spacerki. Także mi to wybaczycie, że tu gadam 3 po 3 już właściwie i będę już kończyć. Także dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na mojego vloga, na to moje gadanie dzisiejsze. Dziękuję za całe wsparcie, za lajki, komentarze, subskrypcje, no za wszystko. Wam dziękuję i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, do jutra. Pa! Sukienka jest długa z takim rozcięciem.
takimi motylkami na rękawkach, właśnie to nie są rękawki, tylko takie motylki. Tutaj widzimy takie buty, no tu torba, ale te buty, te klapki takie rodem z lat 80. tak mi się kojarzą. No, tutaj mamy inne klapeczki, takie już płaskie. I tutaj też takie kolorowe pod sukienkę. No, a tutaj sukienka jeszcze długim rękawem.